Witam was serdecznie w drugim podejściu do nagrywania Boomer Moda. Dzisiaj jest z nami Tuni. Siemanko. W końcu Psyonix spostrzegło się, co jest najbardziej oczekiwanym trybem w gierce i dodali Boomer Bola, czy tam Boomer Moda, zwał jak zwał. Tutaj nie chcieli chyba odgapić nazwy społeczności, to coś tam zmienili. No. Zaczynając. 200 IQ zagranie. 200 IQ zagranie, Tuni, proszę się przywitać. Coś tam powiedzieć od siebie. Przywitałem, jesteś zjebany. Nieprawda. Nie, no generalnie to zapomniałem odpowiedzieć nagrywania przy pierwszym meczu, przy pierwszym podejściu, dlatego już tak możemy się trochę powtarzać albo zapomnieć czegoś powiedzieć. Generalnie no, zagramy dzisiaj dwa mecze i bardzo dopingujemy ten tryb. No. Starajmy się gadać tak, jakby się nagrywali pierwszy raz, także może być trochę jak na papierze. A, zapomniałem jeszcze dodać tym razem, że standardowo się bawię ustawieniami nagrywania, także coś tam. Może będzie lepiej, może nie. No, dźwięk, nad dźwiękiem też pracuję, żeby był coraz lepszy. Aczkolwiek nie do końca mogę zdiagnozować. Na razie to, co znalazłem, to że dźwięk przestrzenny miałem wyłączony, ale nie wiem, czy to ma aż takie znaczenie. Dobra, trzeba sklipować. Nagrywanie dźwięku przestrzennego? Nie, na laptopie miałem generalnie nie wyłączone. To nie dlatego włączone? Tak co. Tak, miałem wyłączony dźwięk przestrzenny, to dlatego nigdy to nie... To dobrze. Czemu? A po co ci dźwięk przestrzenny? No, żebym słyszał kroki. No w tych gierkach się wyłącza to. Jak to? Tam stereo dobrze działa. Nie, w Rocketcie skąd tak. Ludzie skąd najeżdżają na siebie. Dobra. Nie, no na próbę będę wszystko próbował. Kombinował. Tu nie powiedz, co zauważyłeś w poprzednim spotkaniu. Zauważyłem, że często piłkę myślisz. O ty, paruwo, nie to miałeś powiedzieć. Miałeś powiedzieć o tym twoim spostrzeżeniu względem ilości ludzi. Co? A, generalnie to ten tryb widać, że się cieszy popularnością, no bo szybko go szuka. No i znowu nie pokazałem przed, ale... Pomiędzy meczami sprawdzimy sobie, ile ludzi jest w tej playliście. No i tak sobie będziemy porównywali z poszczególnych dodatkowych trybów, ile na jakim jakiej będzie popularność danego trybu, sprawdzając, ile ludzi szuka w meczyku. No. Czy coś takiego. Ty się stresuje, żebym nie powycinał jego... dlatego myślę, że dzisiaj będzie mało mówił. No. Powiedzcie mu, żeby się nie stresował. Ja się nie stresuję. Tak, to sam powiedziałeś, że teraz się tak starasz, żeby nie powiedzieć żadnego... No, to było to jaj. Jak to? Słyszę, jaki cichy jesteś. No, zobaczmy tu niego, jego 100% celność w kierunku piłki. Ojej. Możecie też dać znać, jak wam się podoba ten trybik, czy... Czy jest dla was odpowiedni odbicia się, czy siła odbicia piłki jest dla was odpowiednia, czy mimo wszystko trochę za duża? Tutaj są zdania podzielone. Mimo to jest za dużo. No myślę, że o jeden mniej by było chyba fajniej. Ktoś research robił, ale generalnie się starają, w końcu dodają jakieś tryby tak regularniej. Jeszcze tylko niech gierkę dadzą za free to play do Epic Games Store i będzie gitowa. Ja wiem, że to jest możliwe, bo czytałem tam, że teraz mają być same takie głośne gierki za Freak of Epic Games przez następny czas. Przecież były też Kingdom Come Deliverance, teraz jest GTA. No, także na Rocket jest bardzo duża szansa, zważywszy na to, że jeszcze to jest wykupione przez Epic Gamesa. Także ja bym się tutaj nastawiał, że na niedługim okresie może być Rocket League za Freak. Także jak macie jakichś znajomych, którzy skąpią na giereczkę, to będą mogli... Więc jak nie macie, to możecie kupić kap. Za darmo. W każdym razie bardzo by się to przydało ten Rocketowi, żeby za Freako dali w takim Epic Games Store. To by była super sprawa. Co tutaj dużo gadać. To by było naprawdę fajnie, by ożywiło gierkę. Myślę, że nawet w Polsce by się ożywiła, zważywszy na to, że co? No, że mało ludzi myślę by spróbowało wtedy. Tak, to się wydaje taka niepozorna giereczka, się gra mega przyjemnie. Także kibicuję. The Speed Wars, co? Prędkości gadają, kulka. Daj tutaj.
Nie. Nie tak łatwo trafić. No. Coś tam jeszcze miałem przypomnieć. Jestem Bellward. Możecie do opisu zajrzeć. Tam będą same przydatne rzeczy. No, na pewno tak będzie. Mam wrażenie, że czegoś nie powiedziałem, co chciałem powiedzieć jeszcze. Czy masz lewo? No nie. Czy jakaś poruka mi się wtrąciła? Nie. Patrzcie na ten strzał, co zaraz leci. Kurczę. A coś ładnego trzeba wykombinować. Ojojoj. Bardziej na naszą gramkę już leciał. Już przeciwników. Taki great pasik poleciał. Bramkę. Okej. Okay. Ajajaj. No to mamy jeszcze jedno spotkanie na sklipowanie. No i zobaczmy. 10 tysięcy ludzi w tej playliście, a ile dla porównania w takich rankedach jedynkach? 1300? A nie, to dobra, to są ekstra mody, nieważne. No, generalnie... Nie no, myślę, że nie mam porównania z poprzednimi tymi dodatkowymi trybami, ale nie jest źle na pewno. Jak wy pamiętacie, ile na przykład było na Beach Ballu, czy tam na tym dziwnym trybie wcześniejszym, to możecie dać znać. No dobra, wracamy na najwyższym poziomie rozrywkowym. Rozrywkowym? Rozgrywkowym. Tu nie jedzie po wznowienie. Jak tam, tu nie szykujesz się do Hot 16 Challenge? Do Cold. Do Cold? Co? Suchara nie ogarnąłem, ale może przez to, że nie jestem za bardzo w tym temacie. Albo po prostu nie jestem zbyt tłumaczy. A może combo? To nie możesz wyjaśnić, bo pewnie tysiące ludzi się zastanawiają, co ci chodziło. Nie miało głębszego znaczenia. Aha. No i pięknie, bezznaczeniowy to nie, w sensie słowa do niego. Jadę. Się nie szybko. No nie, a takich porobiłem kilka fitem. Serio był szybki, nie spodziewałem się tego. Ja zauważyłem, że ludzie robią jakieś takie dziwne akcje, znaczy w sensie dziwne akcje. Jakieś fajne strzały, a ja to odbijam piłkę gdzieś po rogach. Skąd zdryblować nie możesz na tym trybie, twoje ulubione zagranie. Prawie tylko braweczka. Masz do ciebie? Kurczę, chyba z mojej perspektywy byłeś bliska. To nie było blisko. Z mojej perspektywy jest zakłamana. Zmylił mnie. Uwaga. Czyż bongol? No nie. Nice. Nice one. Dzięki. Tak właśnie mierzyłem. A to wszystko przez to, że mnie mój swajkował, bo zobacz. On tutaj minął się. O. To jak w siatkówce ci zrobił takiego fejka. Takiego fejka. Ale w siatkówce bym wiedział, że robi fejka. Bym powiedział pewnie. No przecież by nie krzyczał, że fejka robi. Jak to nie, ale tam gesty sobie pokazują. Pod stołem. Pod stołem? Na stole grasz w siatkówkę? W siatkówkę stołową. No nie, opuścił nas. Mamy teraz Viper w teamie, czyli najlepszą postać pewnie gierki. Viper się z tym ściga, widzę. Ciekawie jak sobie boty radzą na tych trybach. Na boomer macie akurat. Coś tu rzucić? Nie radzą. Myślisz? Już są. Ty patrz, on lata. Nie, to już nie jest bot, dobra. Myślałem, że bot poleciał. Dobra, wygrajmy ten meczek pod tryhard. Ajajaj. Nie, proszę, nie samobój. Okay. Dawaj, typie. Pokaż się. No co?
korzystając z chwili ciszy, jak ktoś dotrwał do tego momentu, to może tam jakąś zasięgową łapkę... A, dupa. Łapkę zostawić. A, myślałem, że z taką ładną bramkę strzelę, ale wyszło jak zawsze. To ciężko strzelić coś fajnego. Ale jak siądzie, to konkretnie. Tutaj większość meczu to jest właśnie takie odbijanie się piłki od sufitu do ziemi i z powrotem. Chyba, że macie w teamie Edka, który strzela wszystko do jakiejkolwiek bramki. To się akurat też jest... Znowu mamy Viper. Znowu Viper? Dodge Viper to bardzo dobre przyspieszenie miał samo. Może Viper też będzie szybka. Patrz, kick-off i ogarnia ideal. Ale ten Viper uderzył. What? Pięknie na obronę ten Edek, to zabójca na tym trybie. Nie pamiętam, czy w tym odcinku mówiłem o tym, że sobie wziąłem breakouta i w sumie spukało tylko na ten trybik. Nie pamiętam. A jak tak, to szkoda, jak nie, to widzicie. Generalnie ładnie wygląda w tym... Priseciku. To jest definicja boomer mode. Ale nie no. Paradoksalnie to nie jest aż taki trudny do skontrowania. No w powietrzu to hardcora. I cyk, niedobrany. Ja chyba jakimś prosem zostanę boomer mode. Tryhard Edek. Z wszystkie bramki z ziemi. Trzeba coś skipować. Próbuję zrobić fast. Dobra. W tej hardze. Idealnie na ciebie. Patrz to. Dobra. To nie było do patrzenia najlepsze. Okej. Okay. I? Dobra, niech Micha Kalifa jedzie. Nie, jak się odbiło mocno. Co bym się spodziewał na tym trybie, że piłka się nie skupiła. Bardziej mi chodziło o to, że to jest dziwny kątem. No. A możecie też napisać, który z tych dodatkowych trybów był waszym ulubionym. Czy Boomer, czy może Hitseeker, czy jakiś tam inny. To co lubi. Ja byłby lepiej, gdzie się bombę podkłada. Czyli Team Valorant. Czemu Valorant akurat? Tam się... Myślę, że jest gier, gdzie podkłada się bombę. Symulator łazienki? Ciekawe, czy jest taka gier. Chyba jest. Prawie, no nie. Taki Pitagoras. Jest symulator kibelka. Symulator kibelka. Ktoś kiedyś nagrywał. Nie. Kozacka gierka i nie grałeś. Ktoś robi jedynka, bo dwójka. To się nazywa bogaty gameplay. I to tak bez kapy, nie? Dobra grafika jest? Coś takiego istnieje. Nie wiem, chyba jak na łazienka dość dobra. Bo w sumie łazienki w grach są dość mało rozbudowane. Tam dość rozbudowana była. Że merytoryka odcinka wzrasta z każdą chwilą. Uwaga. Czy on to zrobi? Nie, proszę cię, typie. Uff, całe szczęście byłem w pobliżu. Weź to ktoś. Patrz, i mnie dobra grać. Mówiłem? Dobra. O, Michat 93 to jest profesjonalista. On wiedział, co robi od samego początku. Zobaczmy jeszcze raz ten strzał po prostu. No, co tutaj? Nic zrobić, nic ująć, nie dla obrony. 116 na godzinę. Jak ktoś ogląda, jest akurat 116 wyświetleń, to pogu. Nie miało sensu. No w każdym razie dziękujemy standardowo
O, róża dla Tuniego tutaj w nagrodę za zostanie z nami. Także dziękujemy Tuniemu za towarzystwo i mam nadzieję, że ktoś Dzięki. Dotrwał do tej minuty. Za oglądanie też dziękuję. Elo, elo. Cześć.